Zapraszamy serdecznie, drodzy Państwo. Gości zapraszamy o zajęcie miejsc tutaj na krzesełkach, na podłodze przed sceną. Proszę Państwa, dzisiejsze święto uświetniają wystawy i prezentacje wyrobów rękodzielniczych oraz gastronomicznych. Będziemy mieli niecodzienną okazję podegustować, posmakować niecodziennych specjałów kuchni regionalnej, wyrobów przygotowanych przez Koło Gospodyń w Jaślanach, Stowarzyszenie Klubu Dobrej Współpracy w Grochowem, pierwszym Europejski Stowarzyszenie Kobiet Nasze Grochowe, drugie oraz Stowarzyszenie Kobiet w Borkach Nizińskich. Zapraszamy serdecznie gości o zajmowanie miejsc. Witamy serdecznie wszystkich. Janeczku, proszę tutaj tak ustawiać miejsce. Żeby każdy mógł podziwiać te arcydzieła. Ponieważ to wynik jest to najpiękniejsze święto polskiej wsi. Dzisiaj właśnie odchodzimy na to. Witamy serdecznie. Prosimy o zajmowanie miejsc. Panowie radni wszystkich szczebli, panie starosto,
koledzy wójtowie, szanowni państwo. Zgromadziliśmy się dzisiaj z okazji tzw. dożynek, aby wyrazić Panu Bogu naszą głęboką wdzięczność za zebrane plony będące owocem ziemi i pracy utrudzonych ludzkich rąk. Zdajemy sobie sprawę, że to wszystko, co zwieźliśmy do naszych spichlerzy i stodów, mogło ulec zniszczeniu przez grad, powódź i suszę. Że tak się nie stało, niech będą za to nieskończone dzięki dobremu Bogu. Wyrazem wdzięczności Panu Bogu z naszej strony są złożone przez nas u stóp ołtarza żniwne wieńce i bukiety uwite z pięknych kwiatów, kusi zbóż i pachnących ziół. Było kiedyś w zwyczaju, że poświęcone bukiety zawieszano w domu, przy obrazach, w izbach, aby chroniły zabudowania gospodarcze i ich mieszkańców od piorunów, ognia i wszelakich chorób. W okresie wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada koniec żniw i schyłek lata, zwanego latem babim, które omotuje dookoła wszystko jakby pajęczyną przepięknych, białych, o wyglądzie jedwabim nici. Nad sadami unosi się zapach owoców. W tym czasie również i ziemia pachnie jakoś dziwnym, swoistym zapachem. Również każdy z rolników związanych z ziemią przeżywa jej bliskość we właściwy sobie sposób. Posłuchajmy wynurzeń Marii Kozłowej, wiejskiej poetki, na temat ziemi i jej więzi z nią. Kiedy wejdę w te machowskie pola, to ogarnia mnie jakiś czar. I zginają się same zmęczone kolana i upadam na nie i całuję cię, ziemię ukochana. Znasz dobrze wieśniaczą dolę, jak mi kochać ciebie, Polsko, matko moja, ziemię urodzajna. Również Jan Paweł II, ilekroć przybywał do Polski, zawsze po wyjściu z samolotu najpierw w milczeniu przyklękał na oba kolana i całował ojczystą ziemię, mówiąc, że pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla niego szczególny sens. Jest jakby pocałunkiem złożonym na rękach matki. Jak dobrze byłoby, gdyby rządzący naszym krajem mieli chociażby odrobinę z miłości do ojczystej ziemi, jaką miał Jan Paweł II i wspomniana poetka. Wtedy na pewno polskość dla nich nie byłaby nienormalnością i nikt z nich nie usiłowałby nas nakłonić, abyśmy się wyrzekli polskości. Jest zwyczajem, że z okazji dożynek wręcza się ich gospodarzowi bochen chleba, na którym tenże z szacunkiem składa pocałunek jako wyraz wdzięczności rolnikom za niego. Chleb zawsze kojarzy nam się ze wszystkim, co najpiękniejsze i najlepsze w naszym życiu, a mianowicie z miłością. Ilekroć bowiem z kimkolwiek dzielimy się z nim, to oznacza, jakbyśmy obdarowywali go cząstką naszego serca. I taką właśnie cząstką swojego serca obdarowywują nas rolnicy, jako producenci żywności, za co należy się im od nas szacunek i wdzięczność. Najlepiej jeszcze byłoby, gdybyśmy na co dzień byli tak dobrzy nawzajem dla siebie, jak dobry jest chleb. Takiego uczucia wzajemnej solidarności w dzieleniu się chlebem życzyłbym panu prezydentowi i panu premierowi. To wtedy na pewno w naszym kraju nie było nikogo bez środków do życia. Niestety, jest inaczej. Jest źle, a nawet bardzo źle. Najbardziej przykre jest, że często żebrzą dzieci, mówiąc, daj mi bułkę albo kup mi ją, bo jestem głodny. Czy można pozostać obojętnym wobec powyższego zjawiska i udawać, że go nie ma? Trzeba chyba by mieć serce z kamienia, żeby się nie wzruszyć na widok żebrzących dzieci nie tylko o pokarm, ale i troskę o nie. A jaka jest reakcja z powyższym polskiego parlamentu? I co na to mówi rząd? Rozwiązanie władzy jest proste, a polega ono na wprowadzaniu eugeniki, która oznacza, że prawo do życia ma tylko dziecko w pełni zdrowe. A co z pozostałymi? Odpowiedź na to pytanie nie chcę mi przejść przez gardło, ponieważ aż tak jest potworna, że udzielenie jej pozostawiam każdemu z osobna. W związku z powyższym, jak echo jeszcze dotąd, brzmią nieustannie w moich uszach słowa ojca Rydzyka pod adresem polskiego parlamentu, który zatwierdził zabijanie nienarodzonych dzieci, nazywawszy go parlamentem zbrodniczym. Prawie nikt wtedy nie stanął w obronie dyrektora Radia Maryja, kiedy lewactwo rzuciło się na niego, oskarżając go o obrazę majestatu parlamentu. Poza
ojcem Albertem Krąpcem, rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który powiedział, że kto zła nie nazywa po imieniu, ten współpracuje z tym złem. Ziemio Polska, ty dobrze znasz rolniczą dolę i los polskiego chłopa, które nie są do pozazdroszczenia. Skąd pomimo wszystko bierze się tyle niechęci wobec rolnika? Rolnicy są szczególną częścią narodu, na których szczuje się Polaków. Za komuny na siłę chciano zniszczyć gospodarstwa prywatne. Obecnie mieszkańców wsi traktuje się jako hamulec w rozwoju gospodarczym kraju. Wieś uważa się za pasożyta na organizmie państwowym. Wini się wieś za problemy związane z gospodarką. O mieszkańcach wsi mówi się, że są zacofani intelektualnie pod względem kultury. Szczególnie wszelkiej maści lewactwo nie może znieść przywiązania mieszkańców wsi do wiary i wierności przykazaniom Bożym. Próbuje się przekonać Polaków, że rolnicy wysysają budżet państwa. Mówiąc krótko, gdyby nie rolnik, nasz kraj byłby bogatszy, a jego obywatelem żyłby się szczęśliwie i dostatnio. Zapomina się o tym, że rolnik nie ma żadnych dochodów z uprawy ziemi. Nie mówi się o tym, że rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Przykro również słuchać, jak obecnie rolnika z jednej strony mówi się, że rolnik broni i żywi, a w innym wypadku opluwa się go w osobach żołnierzy wyklętych. Formacja, której służyła również młodzież ze wsi. Wielu z nich zapłaciło za umiłowanie ojczyzny życiem w czasie wojny. Po wojnie polowano na nich jak na łowną zwierzynę. Wtrącano ich do więzień, poddając torturom, które nierzadko kończyły się śmiercią. Przykre jest to, że żołnierzy wyklętych, w tym i rolników, którzy w ich szeregach walczyli o wolną Polskę, wyzywa się od antysemitów. Że nie wspomnę innych epitetów, co jest bezczelnym kłamstwem. Bardzo boli, że niszczy się rolnika za to, że kocha swoją ziemię, za to, że pragnie dobrobytu dla swojej ojczyzny, za to, że domaga się od rządzących o dobro wspólne, jakie jest dobro materialne i duchowe narodu. W tym miejscu chciałbym jeszcze przytoczyć słowa arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Kiedy brak prawdy, kiedy buduje się na kłamstwie, wtedy wszystko skazane jest na ruinę, jak to ma miejsce, co się dotyczy gospodarki w naszej ojczyźnie. Obecnie robi się wszystko, aby rolnik stał się bierny, opieszały i pozbawiony nadziei. Rolnik mocny nadzieją opartą na wartościach ewangelicznych jest niezniszczalny, tak jak niezniszczalne są wartości, którymi kieruje się w życiu. Wobec tego nie wolno nam utracić nadziei i popaść w apatię w związku z tragiczną sytuacją, jak obecnie przeżywa rolnictwo. Na szczęście już nikt nie wierzy w zapewnienia o zielonej wyspie i rządach miłości, patrząc na to, co dzieje się z polskim rolnictwem. Odpowiedzialność za rolnictwo muszą wziąć w ręce sami rolnicy, wiedząc o tym, jak ktoś trafnie powiedział, że obecny skradały parlament nie jest w stanie nic dobrego wypracować w państwie, w którym niszczy się nie tylko rolnictwo, ale patriotyzm oraz kpi się z poczucia narodowej godności, odnosząc się z pogardą do Boga i Jego przykazań oraz do Kościoła, który z nakazu Chrystusa niesie radowcą wieść o zbawieniu człowieka. Dzień dzisiejszy to też okazja do ukazania pracy naszego samorządu. W tej chwili realizowane są dwa duże projekty. To jest pierwszy etap kanalizacji w Tuszowie Narodowym i termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej. Inwestycje te opiewają na kwotę kilku milionów złotych i są dotowane w znacznej części z pozyskanych środków unijnych. Oprócz tych największych inwestycji prowadzimy szereg innych, na których też pozyskujemy środki zewnętrzne. Bardzo bolącą sprawą jest infrastruktura melioracyjna, o którą od początku zabiegałem, a obecnie prace zostały rozpoczęte. Dzisiejsza uroczystość stanowi też okazję do wyrażenia podziękowań pod adresem wszystkich, którzy swoją pracą, życzliwością, dobrym słowem i przykładem wspierają rozwój naszej gminy. Kieruję ją do parlamentarzystów, pana europosła Tomasza Poręby,
pana posła Krzysztofa Popiołka, marszałka województwa podkarpackiego Władysława Rotyla, radnych do sejmiku pana Fryderyka Kapinosa i pana Jana Tarapaty, starosty pana Andrzeja Hrabąszcza, radnych Rady Gminy na czele z przewodniczącym Rady panem Waldemarem Maziarzem, sołtysów, prezesów ochotniczych straży pożarnych i moich najbliższych współpracowników. Drodzy rolnicy, przyniesione przez waszych przedstawicieli wieńce, dodam, że nadzwyczaj przepiękne, są symbolem tej pracy, której efektem jest chleb i inne produkty niezbędne do życia. Oby tego chleba nikomu nie zabrakło. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu grup wieńcowych z poszczególnych wiosek i byli zaangażowani w organizację dożynek. Dziękuję księdzu proboszczowi Wiesławowi Konior za jego pomoc w organizacji dzisiejszego dnia, odprawioną mszę świętą, a księdzu Tadeuszowi Mazur za wygłoszone Słowo Boże. Dziękuję księżom z terenu naszej gminy, tutaj obecnym, za ich udział w mszy świętej, modlitwę i życzliwość. Dziękuję pani dyrektor Wiejskiego Domu Kultury Marioli Pelic, która koordynowała organizację dożynek, sołtysowi wsi Grochowe, panu Jerzemu Sokołowskiemu za tak mocne zaangażowanie, kapeli Grochowiacy za oprawę muzyczną, stowarzyszeniom i paniom działającym przy stowarzyszeniach, które przygotowały stoiska wystawiennicze, strażakom OSP Grochowe oraz wszystkim, których nie wymieniłem z imienia i nazwiska, a bez ich pracy i zaangażowania dzisiejsza uroczystość byłaby niemożliwa. Kończąc, jeszcze raz dziękuję wszystkim rolnikom i tym, którzy ich wspierają, za waszą pracę, poświęcenie i umiłowanie ziemi ojczystej. Życzę wszystkim obfitości chleba, wszelkiego dobra i wiary w lepsze jutro, a nade wszystko wiernego trwania przy Bogu i Jego Kościele, a na pewno polska wieś nie ulegnie zagładzie. Wszystkiego dobrego, udanej zabawy, szczęść wam Boże. Dożynki 2013 uważam za otwarte. Dziękuję.